Zacznijmy na początek od składów obu drużyn, czyli Polonii Bytom i LKS-u Goczałkowice-Zdrój, bo to dzisiejszy rywal Bytomiana, drużyna, która zajmuje w tabeli w tym momencie piąte miejsce, Polonia Bytom na miejscu trzecim, a więc można mówić śmiało o tym spotkaniu, że to hit tej serii spotkań 24. kolejki, ale ostrzymy sobie na to spotkanie zęby, no i liczymy, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Mamy takie okoliczności, a nie inne, czyli no, sporo kontuzji, kartki i przyszła na nich kolej. Mam nadzieję, że dobrze się z tego swojego obowiązku tutaj boiskowego wywiążą. Rozpoczęliśmy to spotkanie dosłownie przed chwileczką. Rozpoczęli gospodarze. Kolejna akcja Polonii Bytom prawą stroną, no ale dobrze czujnie defensorzy gości. Beniaminek tak naprawdę na tym szczeblu, mowa tutaj o LKS-ie, no ale tutaj ciężko mówić o tym zespole, o tych zawodnikach, że oni są beniaminkami, że oni są nowicjuszami, bo mnóstwo doświadczonych tak naprawdę graczy, którzy już zdobywali wcześniej doświadczenie nawet w Ekstraklasie, jak Piotr Ćwieląg, Łukasz Hanzel, teraz dośrodkowanie, no i mamy 1-0 dla Polonii Bytom. Widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało, no i ostatni tam piłki dotknął Sebastian Pączko. Kapitalna akcja, coś, co trenujemy ekstra, że to wyszło teraz w meczu. Rzucał tu niby niewinna sytuacja, ale Dawid Krzemień świetnie się uwolnił spod opieki obrońcy, dograł wzdłuż pola karnego. Grzegorz Okwat próbował pierwszy do tej piłki dopaść, ale nie udało mu się. Całe szczęście Seba Pączko zamykał tą akcję, no i wystarczyło finalizować. Z rozmów z Grzesiem wiem, że jednak to jest jego nominalna pozycja. Wcześniej z racji tego, że no Adam Żak miał raczej niepodważalne miejsce w składzie, dlatego Grzegorz dostawał swoje szanse. Sygnalizują goście, że było tam zagranie ręką, no i mamy decyzję arbitra, z którą poloniści się tutaj nie zgadzają, ale jest to decyzja niestety chyba ostateczna. Mamy rzut karny. Jeszcze wszystko w rękach Dominika Brzozowskiego. Piotr Ćwieląg, on właściwie wszystkie te swoje jedenastki w tym sezonie wykorzystuje. Piotr Ćwieląg czy Dominik Brzozowski? Brawo dla Dominika Brzozowskiego. Tutaj Państwo z pewnością nie widzieli reakcji naszego współkomentatora, ale on aż wyskoczył z miejsca tutaj swojego, na którym siedzimy. No. Ale dobrze, że jest wszystko w porządku. Próba w kontrze Polonii Bytom na lewej stronie. Dobrze blokował w tej sytuacji Wojciech Dragon. No, niedużo brakowało, Sebastian Pączko by tam się przedarł tą stroną i być może byłaby z tego groźniejsza sytuacja, ale mamy rzucał tu. Dobrze, teraz tam trochę miejsca Bytomianie, jeszcze jedna próba, no i kto tam będzie pierwszy przy piłce, najwyżej wyskoczył w tej sytuacji? Kornian Górka z lewej nogi świetnie dośrodkował, no i Michał Płonka strzela swoją debiutancką bramkę. A debiutancka bramka to zawsze w szatni jakieś zobowiązanie. No właśnie, to już tutaj nie będziemy w to szczegółowo wnikać. W każdym razie no dzisiaj debiutanci jak na razie robią ten wynik, można powiedzieć. Bo jest Sebastian Pączko, teraz Michał Płonka, no i Polonia w tym momencie prowadzi 2-0. Dobrze rozpoczęło się to spotkanie dla Polonii Bytom. Przyznam szczerze, że z różnych powodów te żółte kartki były. Czasami rzeczywiście być może była to zbyt agresywna gra, ale wiele z nich przez takie prozaiczne rzeczy, jak to, że gdzieś tam opóźniałem rozpoczęcie stałego fragmentu, co nie do końca było. Teraz Filip Żagiel, jest jeszcze szansa na dobitkę, no ale... Jeszcze. Prezydent, tam nie było szczerze podania. No właśnie, bo innej sytuacji ciężko się tam jakby dopatrzeć. I szczerze powiedziawszy, ciężko mi w ogóle się domyśleć, o co tam mogło chodzić w tej sytuacji. Będzie uderzał Piotr Ćwieląg. Chyba Furczyk, mi się wydaje, że tak, Piotr Ćwieląg, widzimy, że już jest tam gdzieś na linii 16 metra. Miękka piłka wrzucona, ale... No, myślę, że tutaj zespół z Goczałkowic zaskoczył. Gdzieś tam się pewnie chyba koledzy moi z Polonii spodziewali strzału bezpośredniego, a jednak poszło do środkowania. No to z pewnością to są rzeczy, o których też na co dzień mało się mówi, chociażby w takich rozmowach z dziennikarzami, bo ta wiedza gdzieś jest zawsze bardziej szczelna, ukryta. Teraz natomiast mamy drugą sytuację, o której będzie się zapewne mówiło. Druga jedenastka. No co zrobić? Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, co jest
co jest przed nami, a więc rzut karny Piotr Ćwieląg, Dominik Brzozowski, część druga. Mamy nadzieję, że ostatnia, jeżeli chodzi o jedenastki, niewiele zabrakło, ale tym razem Dominik Brzozowski przegrał to starcie. No był bardzo blisko. Tutaj chyba był zmieniony róg. Jeszcze jeden korner. No teraz ważne minuty właśnie, żeby przetrwać ten napór. No i widzimy, jak to wszystko się kończy. Uciekł defensorom Polonii Bytom. W tej sytuacji Piotr Ćwieląg i mamy wyrównanie. Dwie bramki popularnego Pepe z wyniku 2-0 robi nam się niemalże błyskawicznie. Wyrównanie 2-2. 58 minuta, niespełna godzina gry za nami w tym spotkaniu. No dwie jedenastki już sędzia przyznał gościom, więc no myślę, że starszy jak na jeden mecz. I może coś w drugą stronę. Tak bym sobie życzył, aczkolwiek. Teraz prostopada piłka do przodu, pusta bramka, no i boczna siatka. Teraz rzut rożny dla Polonii Bytom. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Koniecznie dośrodkował, ale czy zdołają jeszcze uratować tą piłkę Bytomianie? Uratowali. Pączko. Jeszcze próba strzału. Miękkie uderzenie. No i w tej sytuacji właściwie zabrakło centymetrów. Trochę patrzyłem na to, w jakiej obecnie sytuacji jesteśmy. Wielka Sobota. Wiele też takich obyczajów świątecznych zostało zachwianych. Teraz natomiast skupiamy się na tym, co jest uderzenie. No i bramka! Bramka jest. Polonia prowadzi ponownie. Kordian Górka, wielkie emocje tutaj, no i poloniści obejmują ponownie prowadzenie. Wyskoczył tutaj z naszych stanowisk komentatorski Patryk Stefański, ale zupełnie uzasadnione zachowanie. Świetna bramka, ale co można zauważyć, Kordian Górka po raz kolejny z podobnego miejsca na boisku, z podobnego miejsca w polu karnym ma bardzo fajną okazję do strzału. Uspokoili grę, doszli do takiego momentu, w którym skupili się na piłce, bo było o to ciężko, to trzeba uczciwie przyznać, no ale skupili się na futbolu. Teraz natomiast mają szansę na kolejne trafienie. Goście potrafili to odwrócić, doprowadzili do remisu. Trochę kontrowersji, trochę emocji, niekoniecznie sportowych w tej drugiej odsłonie, no ale końcówka dla gospodarzy. Marcin Lachowski, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i naprawdę z wielkim trudem bramkarz gości. No i to był ostatni akcent tego spotkania. Możemy żałować, że nie wpadło tak naprawdę, bo było szkoda, to zmęczenie. Kapitalny strzał, bardzo, bardzo dobry. No i tutaj bramkarz stanął na wysokości zadania. No, wybronił, ale strzał był naprawdę dobry. Dziękujemy w takim razie wszystkim. Życzymy zdrowych, spokojnych świąt. Kibice Polonii będą mieć je na pewno wesołe. Tego w takim razie życzymy kibicom pozostałych drużyn, tych, którzy może przegrywali swoje spotkania, kibicom z Goczałkowic, by również je mieli mimo wszystko wesołe. My już dzisiaj Państwu dziękujemy. Kłaniamy się niziutko. Patryk Stefański. Tadeusz Danisz, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia i tak jak jeszcze raz zdrowych, spokojnych, wesołych świąt.